pierwsza runda za wami, w której zanotowaliście kilka dobrych wyników, czyli zupełnie inaczej niż to miało miejsce w poprzednich sezonach i zadomowiliście się chyba na dobre w czołówce pierwszej ligi. Tak, no nie ukrywam, że zawsze walczyliśmy o to, żeby być w tej trójce chociażby. Teraz nam się to udało, z tego co wiem. Nie wiem, jakie są wyniki poprzednich meczów, ale z tego co wiem, utrzymujemy się na trzecim miejscu. Znaczy, spadamy niestety na trzecie miejsce. Satysfakcjonuje nas ten wynik, bo w porównaniu do poprzedniego sezonu jest to zdecydowanie lepszy rezultat. No dzisiaj niestety przegrana z drużyną RMF-u, która po tej pierwszej rundzie wyrasta na faworyta tego sezonu pierwszej ligi. Spodziewaliście się takiego przebiegu spotkania, czy jednak liczyliście na nieco korzystniejszy wynik? Nie no, liczyliśmy na oczywiście na lepszy wynik. 3-0, 4-0 to jest zdecydowanie nie to, co wielibyśmy w ciemno. Ale nie no, RMF jest zdecydowanie lepszą drużyną, odstawaliśmy zdecydowanie, nie wiem, troszkę może zbyt bojaźliwie, graliśmy w pierwszej połowie, troszkę baliśmy się pewnie strzelać. Końcówka była lepsza w naszym wykonaniu, no ale niestety RMF przewyższył nas zdecydowanie. Póki co niezła gra w obronie, przynajmniej w tych poprzednich meczach, mało straconych bramek do tej pory, czyli na drugą rundę chyba wypada tylko życzyć lepszej skuteczności w ataku. Zdecydowanie tak, tylko brakuje ataku, także myślę, że będzie dobrze, będzie podium, może spodziewamy się awansu, myślę, że będzie dobrze.